bardzo jestem podekscytowany nagrywaniem na historycznym instrumencie. Jest to dla mnie duże przeżycie zawsze i potem wracając na współczesny fortepian odnajduję dużo nowych rzeczy, także myślę, że nagrywając tym bardziej będę mógł zgłębić ten fortepian. To było w zeszłym roku na kursach w Radziejowicach organizowanych przez Instytut Fryderyka Chopina. Tam mi się udało pierwszy raz zagrać i od razu jakoś polubiłem te fortepiany i wiedziałem, że tam jeszcze dużo jest, bardzo, bardzo dużo można zrobić na tych fortepianach i niestety nie często mam możliwość grania na nich, ale pasjonują mnie bardzo. Myślę, że jest to muzyka na tyle ponadczasowa, że i na współczesnym instrumencie, i na historycznym może zabrzmieć świetnie, natomiast te interpretacje na współczesnych instrumentach wydaje mi się, że no są prawdopodobnie bardzo odległe od tego, co było grane w czasach Chopina. Ponieważ nagrywam dużo spokojnych utworów, takich jak Barcarola czy Nocturny, to mam nadzieję na właśnie na zgłębienie tego dźwięku no bardziej niż mi się to udało wcześniej, prawda? Bo na koncertach to wygląda zupełnie inaczej. Na nagraniach myślę, że no, zależy to od atmosfery, ale mam nadzieję, że uda się, że uda się tam gdzieś głęboko wejść i uzyskać coś ciekawego. Ja skonstruowałem program płyty i jest on. Chciałbym, żeby był podzielony na dwie części, jakby recital, taki trwający około godziny, dwuczęściowy. W pierwszej części no, można zauważyć, że są tylko utwory w tonacjach krzyżykowych, w drugiej części w tonacjach bemolowych. To jest, myślę, ważne, jeśli chodzi o historyczny instrument, ponieważ te barwy, trochę jak na skrzypcach, no, są dużo bardziej tutaj wyczuwalne niż na współczesnym instrumencie. Grając inne utwory, wiele innych utworów przez ten czas po konkursie chopinowskim i mając taki oddech większy, a jednocześnie powracając co chwilę do Chopina, mam jakiś taki szerszy ogląd tej muzyki. No i też dużo więcej, tak zwykle bywa, że też dużo więcej widzę niedoskonałości, prawda, w tym moim graniu i widzę, co jeszcze należy usprawnić i tak dalej. To jest nieskończona praca na pewno. I coś w pedale jest takiego, że przy zmianie, no, ale to strasznie słychać. To jest w lewym pedale niestety taka sprawa, no i to jest ciężko coś z tym zrobić, wydaje mi się. Ale proszę, trzeba coś zrobić, bo to... Ja nie mogę po prostu nic sam zrobić, żeby to nie skrzypiało, bo to jest... A pan, który tam jest, to może coś jeszcze uda się. Na pewno mnie niesie jakaś fala konkursowa, natomiast oczywiście wiem, że to nie jest żaden gwarant kariery i zresztą to nie jest mój cel, najwyższy kariera.